2 lutego na balu studniówkowym bawili się uczniowie 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego. Wszystkich obecnych przywitał Stanisław Stefańczyk, dyrektor 1. LO oraz Mirosław Król, starosta powiatu świnickiego. Po oficjalnym przywitaniu uczniów, grona pedagogicznego, gości oraz rodziców, tegoroczni maturzyści zatańczyli poloneza. O kilka słów poprosiliśmy dyrektora Stanisława Stefańczyka. Żal się będzie rozstawać, naprawdę. Zresztą jeżeli popatrzymy na salę, którą przygotowali, na zorganizowanie tego wszystkiego, na część artystyczną, która przed chwilą była wspaniała. Także naprawdę młodzież jest wspaniała, potrafi zrobić bardzo dużo. Oni są przygotowani, poza wiedzą czysto programową przedmiotów, robimy wiele rzeczy, które przygotowują do życia. To jest chociażby organizacja takiej studniówki w szkole, gdzie w innych szkołach odbywa się na zewnątrz. To jest poza czysto teoretyczną wiedzą, matematyką czy coś tam bardzo, bardzo potrzebne. Zresztą wiele innych działań takich w szkole jest. A czego życzy dyrektor przyszłym maturzystom? No przede wszystkim, żeby osiągnęli zaplanowaną ileś punktów, która wystarczy na dostanie się na wyższą uczelnię.